Państwa, no, dosyć tego czarnowictwa, bo tu już rzeczywiście czytelnicy, słuchacze, widzowie zwracają mi uwagę, że to jest za dużo tego czarnowictwa, że trzeba zostawić więcej miejsca na myślenie pozytywne. No ja się słucham, ze mną to jak z dzieckiem, jak jest taki rozkaz, to proszę bardzo. No i proszę Państwa, z punktu widzenia myślenia pozytywnego spójrzmy na niedawny mecz futbolowy Polski z Senegalem. Panuje takie pesymistyczne przekonanie, że Polacy ten mecz przegrali, ale to przecież nieprawda. To przecież nieprawda. Przecież dwa gole strzelili Polacy, a Murzyni tylko jeden, więc kto wygrał? Jasne, że Polacy wygrali, więcej goli strzelili, no to wygrali, a że tu inny wynik jest, no to też jest, można łatwo to wytłumaczyć. To ten wynik niekorzystny dla Polski to za sprawą zimnego ruskiego czekisty Putina, który na pewno tam tego sędziego odpowiednio nastawił, a może nawet przekupił. No i w rezultacie taki jest skutek, jaki obserwowaliśmy, ale uszy do góry. Proszę Państwa, tutaj odbiło się to szerokim rezonansem i głębokim rezonansem w społeczeństwie, w rozmaitych kręgach społeczeństwa. Pojawiły się nawet fałszywe pogłoski, że pani Kinga Rusin uczyniła śluby panieńskie, że nie będzie zmieniać bielizny aż do ostatecznego zwycięstwa. Tu oczywiście nie ma ani słowa prawdy w takich pogłoskach. Po co by miała takie śluby składać? Proszę Państwa, no ale to zawody sportowe to jest jedna rzecz, a polityka to jest inna rzecz. No i w polityce co? W polityce brniemy od sukcesu do sukcesu. Gdyby tak słuchać, oglądać rządową telewizję, to jakie wrażenie można odnieść, w czym się można utwierdzić? Ano w tym, że cała Europa nic tylko słucha, co ma jej do powiedzenia pan premier Mateusz Morawiecki. Właściwie nawet jak pan premier coś tam Europie powie, to Europa nic tylko powtarza to, co od niego usłyszała. No i stąd takie trochę trudne do wyjaśnienia fenomeny, że nasza złota pani na przykład zamiast powtarzać za panem premierem Morawieckim, że wszystko jest dobrze, wszystko idzie ku lepszemu, że Polska rośnie w siłę, a ludzie żyją dostatni, to pani nasza złota uległa molestowaniu ze strony francuskiego prezydenta Macrona. No, proszę Państwa, to nie po raz pierwszy się takie rzeczy zdarzają w historii. Jest przecież taka historia o Pigmalionie i Galatei. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Otóż Pigmalion był rzeźbiarzem i wyrzeźbił posąg marmurowy takiej pięknej kobiety. No i się w tym posągu zakochał, bo to kobieta była, ta Galatea była bardzo piękna. I dopóty ją molestował, aż ożyła. No to jak zimny marmur nawet reaguje na molestowanie, takie wściekłe szturmy, to nic dziwnego, że i nasza złota pani uległa. No i zgodziła się na to, żeby były dwa budżety w Unii Europejskiej. Jeden budżet dla Europy jednej prędkości, a drugi budżet dla Europy drugiej prędkości. No i teraz dopiero się zacznie, bo niedawno złożył w Warszawie wizytę, akurat kiedy rozpoczęły się te rozgrywki, złożył w Warszawie wizytę rewizor. No tym razem nie z Petersburga, o co to, to nie. Tym razem to rewizor z Brukseli w osobie niemieckiego owczarka Franciszka Timmermansa. Jaki komunikat się ukazał po wizycie rewizora w Warszawie? Ano, że rozmowa przebiegła w atmosferze pełnego zrozumienia. To w żargonie dyplomatycznym znaczy, że w żadnej sprawie strony się nie porozumiały. Ale bo też rewizor wcale nie miał takiego zadania, żeby się tu porozumiewać. Wiadomo, że cała Europa słucha, co ma do powiedzenia pan Mateusz Morawiecki i to potem własnymi słowami powtarza, więc tu żadnego do niczego do
do porozumienia nie było. Rewizor tylko teraz 26 czerwca, bo na 26 czerwca został wyznaczony w Brukseli dzień wysłuchania Polski w Radzie Europejskiej. To się tak ładnie nazywa wysłuchanie, ale tak naprawdę to jest przesłuchanie. No, nie powiem, żeby zaraz trzeciego stopnia, ale no, nie wiadomo, bo instygatorem będzie właśnie niemiecki owczarek i wszystko tu naskarży, czego się tu dowiedział w Polsce. A tu Volksdeutsche będą mu tam jeszcze podpowiadali, tu pani Gersdorf i tam inni Volksdeutsche będą mu podpowiadali, co jeszcze, jakby czegoś zapomniał, ale on niczego nie zapomni, bo on sobie wszystko spisał na kartce, także ma. No i polski rząd nawet nie wie, czy będzie przesłuchiwany jednorazowo, czy też rozpocznie się cała seria przesłuchań, kiedy to rząd będzie wytarzany w smole i w pierzu. No nic dziwnego, proszę Państwa, że w takiej sytuacji pojawiły się nawet fałszywe pogłoski, jakoby naczelnik państwa rozważał przejście w stan odpoczynku. Oczywiście nie teraz, to nie, dopiero po wygranych wyborach w roku 2019. No to jasne, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory. Kto by nie wygrał, proszę Państwa, tutaj stronnictwo amerykańsko-żydowskie na razie jest przy władzy i będzie, chociaż zaznaczyły się pewne różnice zdań między Stanami Zjednoczonymi a prezydentem Trumpem. No i cóż pan premier Morawiecki na to powiedział? A no, pan premier Morawiecki oznajmił wszystkim całkiem niedawno i zupełnie na trzeźwo, że Polska jedną nogą nieugięcie stoi na nieubłaganym gruncie Unii Europejskiej, a drugą nogą na nieubłaganym gruncie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Gdyby to były normalne czasy, no to wszystko w jak najlepszym porządku, ale właśnie okazuje się, wszystko, wiele w każdym razie wskazuje na to, że drogi Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych się rozchodzą. No widać to było na zakończeniu szczytu G7, kiedy prezydent Trump po prostu odmówił podpisania tego komunikatu końcowego. No a jak się drogi rozchodzą, to co to oznacza dla nas? Ano, że stoimy w coraz to większym rozkroku. To by może nie było takie straszne, gdyby nie to, że w tym rozkroku pod spodem jest zimny północny Atlantyk. No i cóż nam z tego, że będziemy mieli gorące serca, kiedy dupa będzie zimna. No to jest niedobre perspektywy przed nami, zwłaszcza, że w kongresie rozważane są, kongres tutaj nie tylko uchwalił ustawę 447, a prezydent Trump ją podpisał, ale kongres jeszcze domaga się od Polski, żeby uchyliła nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Kongres tu jeszcze pół biedy, ale domaga się tego diaspora, wiadomo, no to wiadomo, że kongres nie może mieć innego zdania, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone właśnie wystąpiły z Komitetu Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo już nie mogły wysłuchiwać, jak tam się strasznie krytykuje Izrael. No bo wiadomo, że tam prawa człowieków to jest jedna rzecz, a Izrael to jest najważniejsza. No i w tej sytuacji nic innego, tylko rabini w Warszawie konferencję tutaj odbyli. Z całego świata przyjechali rabini do Warszawy, żeby się naradzić, jak tu zagospodarować te miliardy, które tu już lada dzień Polska będzie musiała im przekazać. No i edukację, tutaj na edukację zamierzają postawić najwyraźniej, spodziewają się, że zaroi się tutaj od młodzieży żydowskiej, którą trzeba będzie edukować jakoś, również religijnie, no bo na uniwersytetach państwowych to już są wydziały judaistyki, tam studenci pilnie się kształcą na tych wydziałach judaistyki. Jedno nie jest do końca jasne, na jaką pracę liczą.
dziedziczą po skończeniu tych studiów judaistycznych. No, myślę, że na pracę tłumacza, bo przecież mniej wartościowemu narodowi tubylczemu ktoś będzie musiał wytłumaczyć, czego szlachta od niego chce, zwłaszcza kiedy szlachta będzie przemawiała w języku hebrajskim. No to przecież jasne, że nikt tego nie zrozumie, tylko bez pomocy tłumaczy, no i tu absolwenci judaistyki będą rozchwytywani. Proszę Państwa, widzimy, że roztaczają się przed nami świetlane perspektywy. No, to oczywiście są tak zwane plusy dodatnie, ale są też plusy ujemne, no bo te świetlane perspektywy mają swoją cenę. No i zobaczymy, do jakich ustępstw Polska będzie zmuszona, bo na razie premier Morawiecki podczas wizyty rewizora nie oddał mu nawet guzika od rozporka. Ale no, jak te dwa budżety tam, jak Unia naciśnie, no to nie wiadomo, czy nie będziemy musieli jeszcze jakiś ustęp poczynić, chociaż już trudno sobie wyobrazić, jakie by to mogły być ustępstwa. Po pierwsze, że ze względu na to, że przecież realizujemy program praworządności, a po drugie, no jak tu ustępować i zachować poczucie godności narodowej. No, ale chyba nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej to będziemy musieli uchylić, bo jeżeli nie uchylimy, to Stany Zjednoczone zredukują tutaj swoją obecność wojskową. Jeszcze kilka słów na ten temat, proszę Państwa, oto umknęła zupełnie nam wiadomość, że 8 czerwca odbyło się w Finlandii spotkanie szefa sztabu generalnego Armii Amerykańskiej z rosyjskim szefem sztabu generalnego, generałem Gerasimowem. No i w komunikacie końcowym czytamy między innymi pochwały obydwu liderów dla transparentności i harmonizacji, zwłaszcza tam, gdzie wojska amerykańskie znajdują się w bezpośredniej bliskości wojsk rosyjskich. No to chodziło tam niby o Syrię, ale przecież wojsko amerykańskie w bezpośredniej bliskości wojsk rosyjskich znajduje się również na terenie Polski. No i tutaj też być może harmonizacja zachodzi, tyle tylko, że rząd polski o niej nie jest informowany. Zgodnie z tym, co śpiewał w swoim czasie pan Wojciech Młynarski. Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. No a my, wiadomo, razem z babcią. Proszę Państwa, i na koniec jeszcze jedna optymistyczna wiadomość. Otóż chciałbym Państwu pokazać książkę moją pod tytułem Niemcy, Żydzi i Volksdeutsche. Ona już lada dzień się ukaże na rynku. No i tam zawiera mnóstwo felietonów pełnych treści. Warto tę książkę przeczytać, no ale żeby ją przeczytać, to trzeba najpierw ją wejść w jej posiadanie. No i każdemu z Państwa, który zechce wejść w posiadanie takiej książki, to chętnie, jak człowiek interesowny, wpiszę dedykację. No i zapraszam przy okazji na promocję, która się odbędzie 4 lipca o godzinie 18:30 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal w Warszawie. W II Rzeczpospolitej powstało specyficzne zjawisko, które nie było charakterystyczne dla całej społeczności żydowskiej, ale na tyle ważne, na tyle istotne, że w świadomości naszej utrwaliło się. To zjawisko zostało nazwane żydokomuną. Dzisiaj każdy, kto użyje tego pojęcia, jest wyzywany od antysemitów. Ale skoro tym pojęciem posługuje się także redaktor naczelny Gazety Wyborczej, Adam Michnik, to warto zacytować to, co on mówił sam o sobie. Jak na pewno wiecie, środowiskiem, z którego pochodzę, jest liberalna żydokomuna w sensie ścisłym, bo moi rodzice wywodzili się ze środowisk żydowskich i byli przed wojną komunistami. Być komunistą znaczyło wtedy coś więcej niż przynależność do partii.
to oznaczało przynależność do pewnego języka, do pewnej kultury, namiętności. To jest coś, czym można się szczycić. To jest coś, co jest cywilizacją, czymś lepszym od całej reszty. I to rzeczywiście zaczyna w Polsce międzywojennej funkcjonować. 11 listopada 1918 roku, gdy Polska zaczyna istnieć, w Moskwie tego samego dnia zapada decyzja, żeby na ziemiach odbudowującej się Polski stworzyć partię komunistyczną, partię bolszewicką, która od środka będzie piątą kolumną, będzie sowiecką agenturą i przybliży zwycięstwo światowej rewolucji. 15 grudnia 1918 roku to marzenie komunistów w Polsce, złożonych w olbrzymiej większości z mniejszości narodowych, spełniło się. Została powołana Komunistyczna Partia Robotnicza Polski. Po kilku latach zmieniono, skrócono nazwę na Komunistyczną Partię Polski. Była to partia specyficzna, sowiecka agentura, przez Sowietów finansowana. Dzisiaj są dostępne dane amerykańskie, ile poszło pieniędzy sowieckich, bolszewickich na finansowanie po 1918 roku, w tych pierwszych latach działania struktur komunistycznych na ziemiach polskich, ile poszło pieniędzy. Nieprawdopodobnie wielkie sumy. Ta agentura kosztowała, ale miała określone zadania. Ta partia nie obejmowała całego terytorium Polski. Działała tylko w centrum. Na zachodzie działała Komunistyczna Partia Niemiec. Na Śląsku Komunistyczna Partia Górnego Śląska. Na ziemiach dzisiaj nazywanych wschodnimi, za Bugiem, gdzie wtedy to była rdzenna przecież Polska, powstały dwie inne struktury. Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi i Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy. Dlaczego takie podziały? Dlatego, że oni nie uznawali integralności Polski. Polskę uważali za twór przejściowy, uważali, że ziemie zaboru niemieckiego wrócą do Niemiec, które przecież będą lewicowe. Już były przecież próby pacyfikacji, wywołania tam bolszewickich powstań, a wschód w całości będzie wcielony do Związku Sowieckiego, który wtedy się powoli tworzył. Wtedy to jeszcze była Rosja sowiecka. Natomiast Komunistyczna Partia Polski miała istnieć tylko w centrum. I to państwo, które miało powstać, miało być czymś takim jak Polska Rzeczpospolita Ludowa. Państewkiem zależnym, rządzonym przez ludzi z zewnątrz, obcych, narzuconych. Wtedy to się nie udało. Po klęsce 20 roku, po tym wszystkim, co miało miejsce na froncie, po zbrodniach sowieckich, gdy Polacy w jakiś sposób zdołali wielkim wysiłkiem obronić niepodległość, komuniści działali nadal. Już od 1919 roku działali w konspiracji, w podziemiu, byli zdelegalizowani. I trudno się dziwić, partia, która prowadziła działalność terrorystyczną na wielką skalę, która mordowała przeciwników politycznych i to w sposób bardzo okrutny, która zdobywała część środków finansowych na swoją działalność, na swoją propagandę przez napady, zbrodnicze napady, które kończyły się śmiercią, także na bogatych Żydów. Ta partia była zdelegalizowana. Jej funkcjonariusze, jeśli byli łapani, jeśli były dowody, stawali przed polskimi sądami. Co ciekawe, nie było spraw o szpiegostwo. Były sprawy o zdradę stanu, czyli sprawy za zwalczanie polskiej suwerenności, niepodległości. Nie skazywano ich za szpiegostwo na rzecz Związku Sowieckiego, dlatego że przed sądem trzeba byłoby ujawnić dowody, dowody bardzo specyficzne, czyli wiedzę polskiej policji, wydziałów politycznych, o konspiracji komunistycznej. W ten sposób Sowieci dowiedzieliby się, gdzie są przecieki, gdzie są te słabe punkty, więc polskie sądy odstępowały od takich oskarżeń, natomiast wystarczające było oskarżenie o zdradę stanu. Mamy tego określone konsekwencje. Kilka lat temu w jednej z publikacji IPN-owskich w przypisie do książki, która dotyczyła czegoś innego,
Autor tego przypisu zawarł informację, że Ozjasz Szechter, ojciec Adama Michnika, był działaczem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, zastępca członka Komitetu Centralnego. Ale napisał, że w 1934 roku był skazany w procesie łódzkim, czyli w Łódzku, nie w Łodzi, za szpiegostwo. Popełnił omyłkę. Adam Michnik, występując w obronie dobrego imienia swojego ojca, zrobił sprawę sądową IPN-owi. IPN przegrał, musiał przeprosić, dlatego że Adam Michnik udowodnił, że ojciec nie był szpiegiem, tylko zdrajcą, bo był skazany za zdradę. A to już widocznie było coś szczególnego i szlachetnego. Ta konspiracja komunistyczna tworzona była nie dla bieżących potrzeb. Skoro Sowietom nie udało się jednorazowym podbojem podbić Polski, nastawili się na pracę długofalową. Wszyscy ważniejsi funkcjonariusze struktur komunistycznych, tych tajnych na ziemiach polskich, byli szkoleni w Związku Sowieckim. Przekraczali nielegalnie granicę albo przez inne państwa, przez państwa neutralne, przerzucani byli do Moskwy, do innych ośrodków, niektórzy wielokrotnie, i tam byli poddawani procedurze szkolenia. Poza rzeczami oczywistymi, takimi jak szkolenie ideologiczne, marksistowskie, było to także szkolenie w zakresie stosowania terroru, sabotażu, szpiegostwa. W tych strukturach komunistycznych istniały wydziały wojskowe, które zajmowały się zamachami terrorystycznymi, zajmowały się także zwalczaniem instytucji polskiego państwa. Towarzysze, którzy tam trafiali na szkolenia, kiedyś, dawniej, jeszcze w Polsce Ludowej, po latach, pozostawili swoje wspomnienia, pisane całkiem otwarcie, dlatego że oni myśleli, że komuna będzie w Polsce na wsiegda. Czyli coś, co dzisiaj byłoby poczuciem wstydu, wtedy było czymś, czym można się było chwalić. I tak przykładowo, w 1926 roku towarzyszka Ester Rosenthal-Schneiderman udaje się z taką grupą do Moskwy. Udaje się do Kominternu, czyli do tej nadbudowy komunistycznej nad wszystkimi strukturami konspiracyjnymi w Europie i w świecie. Opisuje coś, co ona uważa, że ona przeżyła jako egzaltację, że czytelnicy w tamtym okresie, a to są lata 60., już tego nie zrozumieją. Choć okazało się to w kwartalniku komunistycznym dla wyznawców tej samej ideologii. Ale to już jest kilkadziesiąt lat później i ona zakłada, i słusznie, że ci ludzie tego, co ona przeszła, po prostu nie zrozumieją. Któż może pojąć i opisać święty dreszcz, jaki mnie przejął, gdy weszłam do gmachu Kominternu, znajdującego się nieopodal Kremla. Wątpię, czy młody czytelnik naszych czasów potrafi to sobie uprzytomnić. To jest stosunek religijny, a nie polityczny. Święty dreszcz to jest to, co ją ogarnęło. I opisuje później procedurę podczas pierwszej rozmowy. Towarzysz z Kominternu zaczyna wprost. Wybierzcie sobie słowiańskie nazwiska, dobrze brzmiące. I ona pisze tak. Mało kto z moich nowo przybyłych towarzyszy oparł się tej pokusie. Lea Kantorowicz przeobraziła się w Helenę Kamińską. Jej mąż Ishak Gordon w Aleksandra Leonowicza. Nechama i Józef Feigenbaum stali się Natalią i Josipem Krawczyńskimi. Hanna Milstein jest tu Hanną Turską. Motke Heimann to teraz Mikołaj Wojnarowicz. Z jednego Rapaporta zrodził się Krawiecki. Z drugiego Rapaporta Częstochowskiego Józef Karpiński. Tak powstała żydokomuna w sensie ścisłym, jako coś, czym ci ludzie mogli się szczycić. Ponieważ działali w społeczeństwie polskim, działali przeciwko Polsce, pierwszą rzeczą, która odpychałaby innych ludzi tej samej orientacji, którzy chcieliby działać razem z nimi, była obcość. Obcość, która pokazywała nie to, że są Żydami, nie z przyczyn antysemityzmu, tylko z przyczyn, że ci ludzie zarówno w 20 roku, jak i później w tych następnych latach, działając w konspiracji, opowiadają się po stronie Sowietów i w dodatku negują istnienie polskiego państwa. Bo nawet wśród wielu komunistów, także polskiego pochodzenia, te odruchy, no można ich nazwać patriotycznymi, ale jakieś emocje, jakiejś zaszłości działały. Tu tego nie było.